To są czwarte zawody robotyczne organizowane przez Politechnikę Opolską, a pierwsze o charakterze i zasięgu międzynarodowym. Gościmy 250 robotów i ponad 300 uczestników tych zawodów z całej Europy, a także słyszałam, że osoby przyjechały z Meksyku, z Kirgistanu. Chcemy, korzystając właśnie z takich wydarzeń, pokazywać, że miasto Opole może być innowacyjne, może być nowoczesne, że mogą przyjeżdżać do niego ludzie z całego świata, którzy myślą właśnie tymi kategoriami, takimi zadaniami się zajmują. W tym roku mamy 14 różnego rodzaju kategorii, które dzielą się na trzy rodzaje. Konkurencje sumo, we wszystkich wagach sumo. Konkurencje tak zwane wyścigowe w cyklu Line Follower oraz freestyle, czyli prezentacja dowolnych konstrukcji naszych uczestników. Konkurencje sumo, podobnie jak japońskie walki sumo, polegają na tym, ażeby wypchnąć przeciwnika spoza ring, na którym walczą. Jeśli chodzi o przekrój wagowy, to waha się od najmniejszych kategorii Pico Sumo, w której waga wynosi 12 gram, do kategorii Mega Sumo, w której waga wynosi 3000 gram, czyli 3 kg. Startujemy w kategorii Lego Sumo. Sprawia nam to radość, dlatego stwierdziłyśmy z koleżanką, że możemy poszerzyć swoje umiejętności i wystartować też w zawodach. Po prostu usiadłyśmy, wzięłyśmy silniki, czujniki, kostki, wszystko co było potrzebne najbardziej i połączyłyśmy to w jedną całość. Konkurencje typu Line Follower są to konkurencje wyścigowe, których zadaniem roboty jest jak najszybszy czas przejechania wykreślonych przez organizatorów trasy. Konkurencja freestyle natomiast jest to wystawka dowolnych konstrukcji naszych zawodników. Jak można zobaczyć, są to konstrukcje chodzące, kroczące, jeżdżące, śpiewające, mówiące, czego tylko kreatywność uczestników nie ograniczyła. Z takimi konstrukcjami przyjechali. Jest to konkurencja jedna z bardziej widowiskowych, ponieważ nigdy nie wiemy, czego się spodziewać. Ten łazik nazywa się Stasio. Jest to stacja pogodowa, łazik meteorologiczny, który ma w zamyśle za zadanie przed człowiekiem w misji iść do jakiegoś celu, do jakiegoś terenu, rozpoznać teren, czy on jest przyjazny dla człowieka i wtedy przesłać informację, czy człowiek może tam wejść. Nasz robot, robot Antek, jest robotem odzwierciedlającym ruchy prawdziwego zwierzęcia. Ma 20 punktów swobody, czyli 20 ster, które poruszają się niezależnie i możemy je zaprogramować od 0 stopni do 180 stopni ruchu. Myślę, że wiernie oddaje ruchem zwierzęcia, jakim jest mrówka i to ma robić. Ma uczyć dzieci, jak porusza się mrówka na 6 nogach, jak zwinnie i dokładnie się porusza. Ma to ogromne naprawdę znaczenie dla naszej uczelni, dla promocji kierunków, które realizujemy na naszej uczelni. Myślę tutaj przede wszystkim o kierunku automatyka, robotyka, o kierunku mechatronika. Cieszę się, że ta duża liczba osób chętnych, a szczególnie duża liczba osób zwiedzających, kibicujących tym zawodom, sprawi, że te bardzo istotne kierunki studiów będą na Politechnice mogły się rozwijać i znajdą wielu chętnych do studiowania na naszej uczelni.